Witam Was serdecznie, Max Pempel przedstawia MotoGP21, w tym odcinku Junior Team, mój zespół polski, zespół, który sobie tutaj założyłem i będę kontynuował moją karierę, to będzie drugi sezon. Jeśli chodzi o tutaj ten Junior Team, to jeszcze raz tutaj sobie podglądnę, jak tutaj im poszło ostatnio w Katarze. Tym razem przenosimy się do Argentyny. Tak jest, jeszcze tutaj zobaczę, czy wszystko pasuje i ostatnie wzmocnienia to będą już tutaj w moim zespole. No, ładnie to wygląda, już tutaj nie będę musiał nawet wchodzić, bo będzie już na 100%. Rama i silnik za 2 tygodnie zrobione, więc zaczynamy Argentynę. Co do Argentyny, tak się teraz tak myślę, czy oni po tym spaleniu tego toru, bo tutaj chodziło o to, że te boksy, które tutaj widać w oddali, myszką pokażę, one spłonęły. I tutaj chodziło o to, czy oni w tym czasie doszło do tej odbudowy tego toru. Ja myślę, że tak, bo każdy tor, takim jak jest argentyński, oni są ubezpieczeni. Tak samo było w przypadku tych motocykli elektrycznych. To tak samo. Te elektryczne motocykle, jak było słychać, że one się tam kiedyś spaliły, ale ile czasu trwało, że oni je odbudowali? No chwila, moment, naprawdę, jeżeli coś jest, co ma być, no to naprawdę są pieniądze na to, jest po prostu ten nakład i to wszystko zostało odbudowane. Tak jak było tutaj widać u góry, to wszystko płonęło, naprawdę. I też się zastanawiam nad torem z Brna. Czy faktycznie on będzie szedł pod deweloperkę, czy tam Adebraha może się dogada z tymi władzami czeskimi, że jednak dostanie te, że tak powiem, taką nie sponsorik, to się i tak troszkę inaczej nazywało, takie, żeby ten tor też miał takie wsparcie finansowe, jeżeli chodzi o od strony państwa. Ale myślę, że tak, bo Brno jest to naprawdę bardzo fajny tor, dużo Polaków przecież tam jeździło, ale naprawdę, zobaczymy, jak to wszystko będzie, bo to nie jest tak powiedziane, że od razu naprawdę wchodzą z traktorami na ten tor i budują po prostu. Nie, to trzeba jakiś taki czas poczekać na to. Dobra, propos Argentyny. Everything seems ready. It's always difficult to predict the results of a Moto3 race, but the riders we're looking at right now definitely seem to be some of the favorites. Arianna. Musimy zobaczyć, jak ona tutaj wygląda. No, oczy pomalowane, ale tak też zauważyłem, że kobiety, czy idą na basen, czy gdziekolwiek, to się malują, naprawdę. Czy nawet idą sobie pobiegać, to też się malują. Dobra. Masia, Garcia, Antonelli, Acosta, Rodrigo, Minho, Akaki, Fenati, Mark i Topa. Tutaj Arianna na 17 miejscu. No, sprawdzimy. Sprawdzimy, jak tutaj to wygląda. A propos tych owiewek, muszę też przypatrzyć się. Jednak mam srebrno-czerwone te koła. Mogłem dać na biało-czerwone, ale na razie tego nie będę zmieniał. Dobrze to wygląda. Jeszcze przed wstępem, jak ktoś mnie oglądał, to zauważyłem, że nawet kolorystyka była srebrno-czerwona, jeżeli chodzi o prezentację zespołową przedsezonową. Dobra. Kontynuujemy. Teraz pora, żebym sobie tutaj naprawdę zmienił też kamerkę, zobaczył, jak tutaj to szło, czy myszką sobie tutaj podpowiadał z kamery helikopterowej. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. I mamy Akagiego, który już tutaj na starcie już pokazuje się na 7 pozycji, ale zobaczę też zawodniczkę, jaką jest Arianna. Która ona tutaj jest? Jest na miejscu 16. Muszę zobaczyć, czy ona tutaj powalczy jednak, czy będzie widoczna na live timing. Masia. No i Acosta.
o właśnie tutaj, trochę robi błąd. Nie wchodzi w ten tunel aerodynamiczny za jakimś zawodnikiem. Tutaj spokojnie, ale też zauważyłem coś takiego, że kiedy się zespół wybiera, taki juniorski, nie można tutaj wybrać czegoś takiego jak w jakim stylu wjeżdża ten zawodnik w zakręty. Czy w stylu Valentino Rossi, czy Marqueza, czy Fabio Quartararo, czy może stara szkoła. Tutaj nie można tego zmienić. Mi się wydaje, że ta gra jest tak zrobiona, że junior team tylko można wybrać takim stylem, jakim ja jeżdżę. Jeżeli ja jeżdżę w stylu Rossiego, czyli taki zbalansowany, to myślę, że debiutanci tak samo będą jechać jak ja. Tutaj będzie bez zmian. O, jak jest siódmy, od razu za Acostą, no. Drugi sezon. Ja na niego tutaj naprawdę stawiam, na niego liczę, żeby się poprawił, ale ją w kleszcze tutaj wzięli. Dwa KTM-y normalnie ją w kleszcze tutaj wzięli. O, to jest on. On czuł. Nie dała się tutaj. Sasaki jakby trochę nabierał prędkości na tych zakręcie, na tym pierwszym zakręcie w Argentynie, ale później troszkę inne linie przejazdu ma. Tak sobie teraz przyuważyłem. Muszę zobaczyć, jak teraz wygląda kamera z trzeciej osoby, jak ona tutaj wchodzi w te zakręty. Ona powinna się teraz tak przesunąć w lewą stronę, żeby nabrać tej prędkości, a widzę, że to błąd popełnia, jadąc prosto. I teraz tutaj wykorzystuje to zawodnik, który teraz wyjechał z lewej strony. Trochę błąd popełniła. Jadąc, teraz powinna tutaj... Dlatego straciła pozycję. No dobrze. Powinna troszkę opóźniać hamowania. Takie wrażenie, bo jak na wchodzenie w zakręty, to dobrze jedzie, tak? Żeby jej się ktoś tam nie wepchał, ale co do korzystania z tunelu aerodynamicznego, no to jeszcze tutaj jest wiele do życzenia, naprawdę. Tutaj właśnie popełnia ten błąd. Jeszcze zobaczę z perspektywy kasku. Teraz ładnie, wykorzystała z helikoptera, wykorzystała ten moment i tutaj chyba lepiej wejdzie. Tak, tutaj nie ma szans ten zawodnik, chociaż nie, teraz ją przeblokuje. Teraz, a trochę źle, trochę źle. Powinna od zewnętrznej wyprzedzać, ale dobrze, poradziła sobie z wyprzedzeniem. To jest ładnie. Jest ładny, ale interesuje mnie... O! Ten mnie interesuje. Bo coś tutaj się porobiło. On chyba tutaj wyprzedził nawet Acostę. Muszę to zerknąć. Chociaż też zobaczę, jak to wygląda z tyłu. Nie, Acosta jest z przodu, co ja tu mówię. Acosta jest z przodu. Nie wiem, czy dogoni jeszcze tutaj tych zawodników z przodu. Bo jednak jeszcze... trochę ma dystansu, chyba nie dogoni. No i tutaj nie dogoni. Za duża strata. Nie, tam jest walka za dużo. Ale ósme miejsce to jest lepiej niż poprzednio, bo byłby Katarze na 10 pozycji. Co do Arianny, to jednak tą Ariannę tutaj sprawdzimy, bo o, wal, ona bieg, ona tak jedzie bardzo ścisko, ona tutaj będzie walczyć jeszcze. Oby żadnego upadku nie było, bo już jeden upadek był. Jak jeszcze w tamtym sezonie jechał Kazami, no to na warunkach deszczowych za szeroko wchodził w zakręty, ktoś się wywalił. No i niestety on wjechał na jednego zawodnika i się wywrócił. To przesądziło o jego kontynuacji w moim zespole, że go po prostu wywaliłem.
bo nie robił żadnego postępu. Jeżeli chodzi o Real MotoGP, no to mogę powiedzieć tak, że ciekaw jestem, ile badań lekarskich mają zawodnicy z klasy królewskiej w ciągu roku. No to nie są takie zwykłe badania, na pewno to są badania na temat wydolności, wytrzymałości organizmu. Na pewno jakieś badania w sprawie przeciążeń też z MotoGP. Naprawdę, tutaj też taką informację ostatnio też czytałem na temat, czy będzie jakiś film dokumentalny, jakiś serial MotoGP. Dawno też nie było. Jak pamiętam, to było tylko takie, że tak powiem, chyba z 2011 roku, taki film dokumentalny później na temat Marqueza, ale nie ukazał się w polskiej wersji językowej czy zdubbingowanej. Nie widziałem w ogóle tego. Jedynie są to prywatne takie dokumenty, ale takiego filmu na temat wszystkich zawodników obecnych w roku 2020-2021, no żadnego nie ma takiego serialu i to na pewno by było ciekawe, żeby tak poznać te po prostu od podstaw tego wszystkiego, co tam się dzieje w MotoGP, jak na przykład jest normalny jego dzień, typu jakieś śniadanie, co robi dalej, jak wygląda trening, ile spędza czasu na przykład na treningu. No na pewno myślę, że jak Valentino Rossi zakończy karierę, myślę, że oprócz książki, która tam została wydana, Valentino Rossi, czyli biografii, na pewno pojawią się jakieś filmy dokumentalne na temat jego całokształtu, na temat jego całości kariery, jeśli chodzi o Valentino Rossi. Bo nie uwierzę, że ten zawodnik po prostu już z motorami sobie da spokój i będzie jeździł, nie wiem, samochodami, tylko na pewno coś zrobi w tej sprawie. Może by był nawet bardzo dobrym takim wręcz dziennikarzem, czyli opowiadający, jak na początku kogo po prostu nakłonił do tych motocykli, jego najlepsze chwile, najgorsze chwile, naprawdę takie czasy wręcz frustracji, błędów, albo najprzyjemniejsze chwile. Na pewno Valentino Rossi by mógł, nie wiem, zrobić normalnie z kilka dobrych naprawdę filmów na temat jego całokształtu, jego całej kariery. Bo naprawdę byłoby to bardzo, bardzo ciekawe. I myślę, że na to liczę, że w przyszłości Valentino Rossi się zdecyduje na coś takiego, żeby jednak zrobić jakiś fajny film dokumentalny na temat całokształtu jego kariery. Bo byłoby to naprawdę fajne, żeby tak prześledzić to wszystko. No, co do tutaj walki, już tutaj troszkę się rozgadałem, a Arian, no tutaj pokonuje kolejne zakręty, wyprzedza, tasuje się tutaj z tymi zawodnikami i jest tutaj naprawdę co do opatrzenia, bo na pewno tutaj z tym zawodnikiem walczy łeb w łeb. No to jest dopiero jej drugi start. Ja tutaj na nim stawiałem, że jednak z dobrej strony się pokaże. AKG jest dziewiąty. Penalty go wyprzedził. Koniec tutaj walki. To take us to Parc Fermé to meet the podium finishers. Let's take a quick look at the Moto3 class final standings. Antonelli tutaj szarpnął. No nie sądziłem, że ten odcinek pokaże się taki krótki. No czasami tak to jest, gdy tutaj człowiek troszkę się rozgada na temat MotoGP, coś tam powie o tym. Ja akurat ten odcinek nagrywam bezpośrednio przed treningami w Grand Prix Silverstone, więc tutaj jeśli chodzi o moje takie typowanie, to mogę powiedzieć, no chyba też jestem przychylny, żeby tutaj liczę na Fabio Quartararo na Silverstone. Też myślę, że z dobrej strony się pokaże. I liczę na Jorge Martina. O, na tych dwóch zawodników. Quartararo i Jorge Martin na Silverstone, że z dobrej strony się tutaj naprawdę pokażą. Co do tutaj, jak widzę, o, dobrze, że mu się nie dała. Brak Sasakiego. Kurde, 300 tysięcy by się tutaj liczyła w pierwszej 15, by zaliczyła ten próg, który dla mnie jest ważny.
Bo ja sobie liczyłem takie porównania z tamtego sezonu, a z tego, czyli takie plusy, minusy. Jak się mieścisz w 15, jest plus 1. Jeżeli się nie mieścisz, no to jest minus 1. Dla mnie tutaj właśnie jest ważne. Akagi dwukrotnie tutaj pokazał, że potrafi walczyć. Muszę zobaczyć jego miejsce. Pierwsza dycha. Ariana 17. Kontynuuj. Polski zespół. 15. Hello and welcome to the Termaster Rioondo circuit in Argentina. Myślę, że już tutaj skończę mój odcinek. Bo teraz by była kolej na mnie, więc jak wam się podobało, podkujcie, udzielecie komentarzu. Także do zobaczenia, do następnego odcinka.